Hejo! Cześć, witajmy na was w kolejnym odcinku z Minecrafta na moim kanale. Dzisiaj kontynuujemy nie od miejsca, w którym ostatnio skończyliśmy, ponieważ zrobiłem trochę rzeczy. W ogóle zapomniałem po ostatnim odcinku zrobić te kilka rzeczy i teraz w ostatnią godzinę siedziałem i robiłem te kilka rzeczy. I tak, ludzie, seria wam się podoba, więc nagrywamy dalej. Słuchajcie. Ostatnio dostałem niespodziankę od widza, który nazywa się, poczekajcie, bo zapomniałem jego nazwę na YouTubie, od Vortexa, czyli tak naprawdę dobrze myślałem, ale czasem zapominam i myślę, że myślałem źle. Dostałem skina, widzicie tutaj mam full zbroję, dokończyłem sobie, zrobiłem po prostu całą zbroję i mam skina zrobionego przez niego. Jedna strona jest brązowa, bo jak wiecie, boki mam brązowe i no. Ale fajnie, dostałem skina, bardzo się cieszyłem, z tyłu jest G dla Games. Bardzo fajnie skin wygląda, według mnie. Podoba mi się, jak widzicie. Łańcuch jest? Jest. Tylko tatuaży nie ma. Ale skin mi się bardzo podoba, zajebisty, bardzo dziękuję Vortex. I pozdrawiam cię bardzo za to, że zrobiłeś mi tego skina. Bo fajnie, teraz mogę mieć wreszcie skina na serii. I po prostu nie jestem taki, nie jestem Steve'em po prostu. I tak, więc nałóżmy sobie zbroję i słuchajcie, jak mówiłem wam w ostatnim odcinku, że zdobędziemy konia. Siodło można tylko w Netherze zdobyć, ja jeszcze nie jestem gotowy, żeby iść do Netheru. Będę grał teraz na pewno więcej poza nagrywaniem i jak mówiłem, że dokończę dach, to dokończyłem dach. O kurwa, co to był? O ty chuj, się schował u mnie w tym! What the fuck? Co za... Ty. Co za cyga, on strzelił mi dom, frajer. Tak, skończyłem dach robić, tutaj porobiłem takie pilary z boku. Tutaj trochę trzeba też oczyścić to całą ziemię. Dach taki zrobiłem, mi się podoba taki dach, jakby mu się nie podobał, się nie podoba. Tutaj konia będziemy mieć. Nawet jeżeli nie ma się siodła, to można to można... O, teraz coś z mikrofonem miałem przez chwilę i nie wiem co się działo. Pewnie przez chwilę było głośne, bo przekręciłem to na full i to był mój błąd. Można na nim mieścić, tylko że się siodła nie ma. Siodło można tylko zrobić w Netherze, co jest słabe. Bo naprawdę chciałem normalnie, ale zdobędziemy sobie konia i zaprowadzimy go do naszej stajni. I jak pójdziemy do Netheru... What up? Hey bro. Jak pójdziemy do Netheru, to zdobędziemy dla niego siodło. Który jest ładniejszy? Ten jest fajny. Ale ten mi się bardziej jakoś podoba. Ten wygląda jakoś bardziej stary. O Jezus. Co ty, chamie? Co, ja nie mogę na niego usiąść? On taki, what up, bro? Czym się siadał? Co? What the fuck? Na tego konia w wiosce usiadłem. A na to nie mogę? Muszę dla nich dać siano? To było tak naprawdę logiczne, jeżeli bym miał dla niego dać siano. To potem pozbieram. W ogóle zrobiłem, muszę zrobić sobie te takie, żeby mi otwierały. Zrobiłem sobie nową skrzynkę, ta jeszcze jest pusta. Będę musiał to wszystko posortować jeszcze. Pszenica. Pszenica? Czy siano miało być? A to nie to samo w tej grze? Chyba tak. Najpierw sprawdzimy na tym koniu, co jest w wiosce. Pamiętam, że w ostatnim odcinku na niego usiadłem. I teraz jakoś nie mogę. No, widzicie? Farmer. Ja muszę sobie taką to zbudować.
O, tu jest konik. Hej, Mustang! Co tam? Jak to się kurwa wchodzi do niej? Zrobili chujowo wejść. Ty. Nie miałem mu dać jabłek? O! Konik! Ale... Nie mogę na nim jeździć. Bo nie mam siodła. Jak się schodziło? Dobra. Kurwa, weźcie mi ty. Mustang, uważaj, żebym cię nie walnął. O Jezus. Ta, nie mogę na nim jeździć. Bo nie mam... Snopsiana. Halo, Mustang. Mustang ma wyjebane, on mówi ty. O, może go doprowadzę do nas. Chodź, Mustang. Patrz co mam. Kurwa, wczoraj pszenicę wam ukradnę. Bo ja chcę Mustanga doprowadzić do... Znaczy się nie nazywa Mustang, do teraz się nazywa... Lalala. Teraz na razie się tylko nazywa Mustang. No nie mają pszenicy. Siodło. Czemu kurwa w naturze siodło jest? Wcześniej można było siodło normalnie zrobić. Bo na YouTube chciałem zobaczyć, czy się dalej zdobywa konia tak jak wcześniej. I wszędzie kurwa tylko na filmikach, że siodło do naturze trzeba i sobie takie what the fuck. Co to, co ja zdobyłem? Pszenicę. Good pszenica. Może on będzie szedł za tą pszenicą. Jeżeli będzie tak, to go fuja zrobię, go to przeprowadzę. Tylko czy to się uda? Czemu on w ogóle siedział zawsze tam? W tej klatce. Tej klatka tylko. No wiecie gdzie. I teraz kurwa sobie powiedziałem, chuj idę stąd. Bo. Komp mi też dwa. Mustang. Halo. No tutaj, hamie. Tu. Mustang, ale ja nie chcę cię opuszczać. Chodź. Kurwa, konio. Bo cię będę cię pchał aż do nas. Mustang. Posłuchaj się ojca. Jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, przestań. I... No życie, no. Kurwa, co ja ci mam powiedzieć, chłopie. Więc dzisiaj nie zaprowadzimy Mustanga do... What the fuck? Więc dzisiaj Mustanga nie zaprowadzimy do nas do domu. Ponieważ Mustang ma w dupie nas. Jeżeli nie ma na sobie siodła. Tylko czemu do Netheru to zrobili? To się nie ma sensu, kurwa, co to sobie myślę, że raczej będą specjalnie do Netheru szli po siodło, jak tam trzeba kurwa przejść nie wiadomo ilu wrogów przejść, tylko żeby siodło zdobyć w jakiejś twierdzy. To tam chłopaki? Słuchajcie, muszę coś... Ja nic nie widziałem. Spojrzał na mnie jak taki, kurwa, co ty tu robisz, nie? Ziom. B. Masz jakieś skrzynki może? Chuj, dobra. To na następny odcinek. Znaczy następny. O, w przyszłości. Jak to się nazywa? W przyszłości zdobędziemy siodło. Wiemy gdzie jest Mustang. Jeżeli kurwa sam on spierdoli, to znajdę nowego sobie konia. Takie życie jest po prostu. A ja chcę iść połowić ryby. Nie wiem czemu, mam ochotę połowić ryby. Mam wszystko co potrzebuję do wędki. Przy sobie. I zasiejmy tylko naszą pszenicę. Tutaj. I tutaj. I idźmy sobie połowić ryby. I w ogóle zauważyłem strasznie dziwne miejsce. Czy zauważyłem? Jak zbierałem drewno, to tutaj strasznie dziwne dźwięki były. Tu. No szkurwa. Chłopie. Tu. Były strasznie dziwne dźwięki.
Nie wiem czemu, nie, chyba tu jest jaskinia jakaś. Ale najpierw pójdziemy sobie połowić chwilę ryby. A tu sobie połowimy ryby. Ośmiornicę złapiemy. I... Zaraz, no co się robi, bo nie trzeba iść spać. Ale tak oto... Czyli przyjdziemy tam, odkopiemy, może tam jest jakaś jaskinia? Boom, bitch. Kurwa, coś tu śmierdzi. Twoja stara. No i zobaczymy co tam jest, bo szło mi się, aż wystraszyłem, takie dziwne dźwięki były, nie? Ale może lepiej by było, jak ja bym już szedł do domu, ponieważ... tam... Cześć, złapałem. Bo już noc. Aha. Muszę sobie jeszcze zrobić kolorowe łóżko. Tutaj białe łóżko, to wygląda tak, wiecie. Jesus. Zamek dokonał postępu. Jedzenie mamy. Co ja zdobyłem? Rozdymkę. Pewnie mnie kurwa zabije. Zobaczymy co możemy jeszcze zdobyć. Jeszcze jedna rzecz i idziemy tam. Tam, o tam, o tam. Nie wiem czy to będzie... Tu? Jak ta kamera jest tak o... To tu... Tutaj gdzieś... Nie no, nie tak blisko. Jezu, myślałem, że już nie opadnę, nie? Ja w ogóle zapomniałem co ośmiornice robią. Będziemy też w ogóle musieli iść szukać tych takich... Muszę tą minimapkę wreszcie zrobić, nie wiem, jakoś nie zadziałało mi ostatnio. Będziemy musieli szukać tych... świątyń i tych podwodnych świątyń też. Tego też jest kurwa dużo. Dobra, tutaj nic nie ma. Tego też jest dużo. Przekopmy się tu. Słychać szkielety, to jest pierwsza rzecz. I zombie słyszałem. Nietoperze też jest słychać. Nietoperze. Czego tu nie jest słychać? To jest jakby to tu było. Kurwa, kabla też będę miał. O. O! Pierwsza rzecz, którą widzę, creeper. To nie jest dobry znak dla mnie. Nie lubię creeperów. Kto lubi? Trzy creepery, ludzie, trzy. Nie jeden, nie dwa. Oni od razu kurwa we trójkę siedzą. A ja byłem już tu? Ja jestem głupi, nie? Ja się wkupuję, a tu jest wej. O Jezus! Myślałem, że już po mnie, nie? Już chciałem się pożegnać z mamy. Ej, no nie nurkuj mi, chłopie. Halo? Panie Creepur, panie Creep... Wyjebał. Allah Akbar zrobił. Jak typowa. Wyjebał w kosmos. Ja tu by? Ej! Frajerze. Tarcza szmato. Trafił, nie tuperza. Czemu ta nie może wyjebać? Weź, bo załatwisz kolegę od razu, szkieletora. I tak w ogóle nie rozumiem czemu creepery się wybuchają. Wiem, że jeszcze jeden jest creeper i są zombiaki. Halo? O Jezu! O Jezu, ja nie umiem tak szybko skakać jak oni. O Jezu, zawało dostaję, nie? Zawało. Ooo! Myślałem, że pierdolnie. No to... On powiedział nie. Nie dzisiaj.
To było tak kurwa blisko, nie? O! Ja tu byłem. What the fuck? Dobra, ale wiem, gdzie będziemy mogli jeszcze iść, jeżeli będziemy chcieli... Że będziemy chcieli trochę żelaza zdobyć, bo tu już jest żelaza. A, to se zbierzemy od razu. I oni chyba za tą ścianą siedzą. Tak to chociaż brzmi. Ale rude creepery. Kurwa, oni we troje, we czwórkę w ogóle się cięli, oni takie ty, gangbang robią. Na szkielecie, kurwa. Ale się przejdźmy. Oj, Jezus, kurwa, to ryby, co? Czemu ja się tak wystraszyłem? A, i... Co tu, oni wszędzie, kurwa, jaskinie mają, nie? Napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie, żebym na przykład live'y zaczął robić. Bo tak myślałem ostatnio nad tym, żeby zacząć... live robić, jesteśmy tu blisko domu, okej, okay, idziemy w tą stronę. A tutaj chyba byliśmy nawet. W jednym odcinku, w jednym z pierwszych chyba. Tutaj wychodziliśmy. To chyba ten biom bagna jest, nie? Bagno. A co tu jest? Bagno. Shreka ten. Shrek w Minecrafcie będzie. Piąta część Shreka w Minecrafcie. Bagienko. Jest coś ciekawego na bagienkach? My nie zaczęliśmy w ogóle serii na bagnach? Już gdzieś wspomniałem? Na bagnach? Ta woda w ogóle jak się zmienia. Z takiej pięknej, błękitnej wody, to kurwa... Gówno. Nie wiem, czy coś tutaj ciekawego znajdę na bagnach. Oprócz brudnej wody. Piszcie mi w komentarzach. Bo ja nie wiem, grzybki sobie zbieram. Gulasz se zrobię. Można gulasz zrobić? Nie wiem, czy pewnie jakieś kurwa muchomory zbieram. Nie znając się na grzybach. Kurwa, tą moją Javierę to też widać, jakby piramida stała, nie? Piramidy w Gizie. Siema. Atakują w ogóle nas te oktopusy? A co tak głęboko? Siema, koniki. Co tam tak głęboko? Nie wiem, czy mnie te atakują, ośmiornice. No tam chyba nic nie ma. To są też przecież te podwodne, kurwa, te... jaskinie. W ogóle tutaj, nie wiem, ja w Minecrafty nie grałem przez ostatnie kilka lat przecież tak dużo jak kiedyś. Kiedyś naprawdę grałem dniami. Wszystkie nowe update'y, wszystko wiedziałem, a teraz patrzę i myślę, co tu, kurwa, się stało. Bo nie ogarniam po prostu, co ja mam robić. Siema, dzięki. Bo ja naprawdę nie ogarniam, co ja mam tu robić. Tutaj dalej można iść, okej. Okay. Wiem, gdzie chcesz się do domu iść, to... Tam pewnie gdzieś pod wodą są też jeszcze takie świątynie. Będzie trzeba łódkę zrobić. I popływać, popatrzeć. Może znajdziemy coś. I piramidy chyba można, takie piramidowate te można na pustyni znaleźć. W lasach można, tak jak ja na tym normalnym biomie, można znaleźć te takie... Co dalej bagnę? Można znaleźć te takie normalne świątynie. Na bagnach. Nie wiem. O, osły! Osiołki. Mogę uwierzyć, ma jakieś... A na bagnie co, kurwa, dom Shreka jest? Dobra, przestanę z tym Shrekiem, bo... Bagno to wszystko Shrek, nie? O, rasista chyba. Nie, zobaczymy na następny odcinek, co by można było zrobić. Może bym się przygotował, może byśmy naprawdę łódkę zrobili, popłynęli gdzieś jakieś... jaskinie, znaczy świątynie znaleźć. Ja bym najchętniej diaksy zaczął już znajdować, ale nadal nie mam. Nie ma diaksów. Czemu w ogóle się tak szybko pod wodą pływa, a normalnie na wodzie nie? A, jedno. Kurde, to cały czas brzmiało, jakby ktoś coś za mną płynęło.
Przepraszam, że te X-y to tu kwiatki. No to co? Kto spać nie chce? Jak my możemy zalać kanion? Tylko tu jest swój dużo żelaza. Jakbym potrzebował. Dobra, wiemy gdzie żelazo jest jak coś. Tu mogę tylko jeden ten zrobić i kurwa od razu. Pływa. Nie wiem, najgorsza rzecz jest, ja nie wiem jak rozpoznać jak te świątynie pod wodą wyglądają. Tam jakaś jaskinia jest. No po prostu nie wiem jak to rozpoznać. Jakoś się... No i na YouTubie po prostu będę musiał popatrzeć jak to wygląda, takie te rzeczy. Ale my musimy do domu wracać, bo się noc zaraz robi. Więc na pewno w następnym odcinku spróbujemy jakoś świątynię znaleźć. Zobaczę jak one wyglądają. Bo wtedy spróbuję znaleźć jedno i zobaczę gdzie jakie są. To jest chyba, to jest dżungla. Czy to jest normalny las? Bo wiem, że to jest dżungla. A chuj wie, że do tej gry dodali też 1000 rzeczy. Pszczół jeszcze nie widziałem. A są pszczoły podobno teraz. Wielkie, jak nie wiadomo co. Więc tak, taki krótszy dzisiaj odcinek bardziej. Ja wam pokażę, proszę, domek zrobiliśmy. Chciałem tego skina wam pokazać. Teraz Havira wygląda fajnie. I w następnym odcinku, no, konia zdobyliśmy, można tak jakby powiedzieć. W następnym odcinku na pewno będę próbował poszukać jakichś świątyni. Spróbuję ten odcinek jutro nagrać, żeby jak najszybciej wam to dać. Wbijmy pod tym odcinkiem 25 łapek w górę. Pójdźmy od razu. Pójdźmy spać. Więc tak, to by było na tyle w tym odcinku. Chciałbym się zwracać łapkę, komentarz. I tak ludzie, widzimy się w następnym odcinku. Na razie!